I didn't understand anything. Nie zrozumiałem nic. But that's okay. Ale w porządku. I'm gonna try to do something I never done before. Spróbuję zrobić coś, czego jeszcze nie zrobiłem. Because this is the second time I'm in Poland, the first time I'm performing in Poland. Jestem po raz drugi w Polsce i po raz pierwszy będę grał tutaj w Polsce. So this is a exciting night. To będzie ekscytująca noc. And I'm gonna start with a song called It's a Miracle. I zacznę od piosenki, której tytułem jest To jest cud. It's a miracle that I'm here today. It's a miracle that I'm healed and saved. It's a miracle, and many words to say. I praise you, Lord, and raise my head. I praise you, Lord, with my prayers and songs. I praise you, Lord, each and every day. It's a miracle that you're here. It's a miracle, it's about God's grace. It's a miracle, too many words to say. I praise you, Lord, and raise my head. I praise you, Lord, with my prayers and songs. I praise you, Lord, each and every day. Dziękuję bardzo. That was a song from an album I released in 2017. To był utwór, który został razem wypuszczony z albumem z 2019 roku. Ostatni. Not really my type of music, but I decided to do a rockabilly album. To nie jest akurat. Not really my type of music, but I decided to do a rockabilly album. To nie jest ten mój rodzaj muzyki, ale zdecydowałem się zrobić. Because I grew up with 50s music and I grew up with heavy music. I grew up with a lot of different kinds of music. Ja dorastałem z dosyć ciężką muzyką, z różnymi typami muzyki, ale to była ta muzyka właśnie rockowa, hard rockowa, bluesowa. And 2017 was also 10 years since my life changed. I od 2017 to był czas, kiedy moje życie zmieniło się. 2017 I had been a believer for 10 years and sober and clean for 10 years. Mm-hmm. Jestem obecnie od 10 lat wierzącym i jestem praktycznie niepijącym od tego czasu, czyli jestem abstynentem. And that was something I wanted to celebrate. I to jest to, co chciałbym uczcić. And I'm gonna do a song called Day of Salvation. The Day of Salvation. Mam zamiar to nazwać Dniem Zbawienia. From the same album. To jest piosenka z tego samego albumu. Thank you.
It's time to give it up. It's time to step over the line. It's time to burn it up. It's time to call heaven down. Today's the day, the day of salvation. Today's the day to let him in. Today's the day for flame of fire. Today's the day, the day of salvation. It's time to pick up the cross. It's time to walk down the line. Dziękuję, dziękuję. Thank you. I think dziękuję should just stay here in. Głośniej ciebie, żeby. Raz. Odsuń się trochę. Yeah, I think Federer if you speak is right. Okay. Yeah. Maybe less. Okay, now this is good. When I was a little boy. Kiedy byłem chłopcem. I had a dream. Miałem marzenie. And I believe we all have had dreams when we were children. I ja wierzę, że wszyscy mamy marzenia, jak jesteśmy dziećmi. I saw Elvis Presley on TV. Widziałem Elvisa w telewizji. And I wanted to become like him. I chciałem stać się tak jak on. But it was one problem. Ale był jeden problem. Elvis had black hair and I'm blonde. Elvis miał czarne włosy, a ja jestem blondynem. But Elvis, he was a Christian. Ale Elvis był chrześcijaninem. He believed in God, he believed in Jesus Christ. On wierzył w Boga, on wierzył w Jezusa Chrystusa. And he loved to sing gospel songs. I on kochał śpiewać piosenki gospelowe. He loved to sing about heaven. On uwielbiał śpiewać o niebie. And not many people know that Elvis, he had a big heart. I niewiele osób wie, że Elvis miał wielkie serce. And he had a big faith in God. I on miał wielką wiarę w Boga. He's mostly known for being that king of rock and roll. On jest znany przede wszystkim z bycia królem rock and rolla. And his life was very hard. I jego życie było bardzo ciężkie. Trudne. Like for many rock stars. Jak wielu gwiazd rockowych. So he got into situations that he couldn't handle. I on znalazł się w sytuacji, z którą nie mógł sobie poradzić. But still, even if life was hard, he had his faith in God. Ale nawet w momencie, kiedy życie było trudne, on w dalszym ciągu miał wiarę w Boga. And I'm gonna do an Elvis song called Walk Them Golden Stairs. I teraz mam zamiar zaśpiewać piosenkę Elvisa Spaceruję po złotych schodach.
my Jesus answers all my prayers. And I know when he called me to my home on high, I walk them golden stairs when I die. Oh Lord, I can't hardly wait to reach that sweet bye. And now I see those pearly gates, I walk them golden stairs when I die. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. And I know when he called me to my home on high, I walk them golden stairs when I die. And all my cares are laid by. I lay down my soul, my battles are won. I walk them golden stairs when I die. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. And I know when he called me to my home on high, I walk them golden stairs when I die. Walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. And I know when he calls me to my home on high, I walk them golden stairs when I die. I walk them golden stairs when I die. I walk them golden stairs when I die. Thank you very much. That was a little bit from Elvis Presley. Dziękuję bardzo. To ten kawałeczek od Elvisa Presley. I had a similar life as Elvis. Ja miałem podobne życie. But not at all like Elvis. Ale no nie taki jak Elvis. Elvis had a lot of problems on the inside. Elvis miał wiele problemów wewnątrz siebie. And I think that's the most thing we have in common, me and Elvis. We have both had problems on the inside. I to, co łączy mnie z Elvisem, to, że mieliśmy wiele takich wewnętrznych problemów. I can just imagine Elvis being so famous, how lonely he was. Mogę sobie wyobrazić, że tak jak Elvis był bardzo sławny, tak był bardzo samotny. And I was the same way, even if I had, in my childhood home, even if I had mom and dad, I had friends, I was lonely. I ja od samego początku, mimo że miałem braci, siostry, że miałem rodziców, byłem również samotny. Even if you have friends and you have family, you still can feel lonely. I nawet kiedy masz rodzinę, kiedy masz przyjaciół, ty właśnie tego możesz czuć się samotny. And the reason I felt lonely was that when I was 4 years old, my cousin told me that my mom and dad is not my mom and dad. I powodem, dla którego ja czułem się bardzo samotny, była sytuacja, w której dowiedziałem się od swojego kuzyna, że moja mama i mój tato to nie są moi prawdziwi rodzice. I am adopted. Że zostałem zaadoptowany. And for a little boy to hear that the mom and dad is not mom and dad. I będąc małym chłopcem, słysząc, że twoja mama i twój tato nie są twoimi rodzicami, it was pretty hard. To było bardzo ciężkie. Because I love mom and dad. Ponieważ kocham mamę i tatę. I still do. I w dalszym ciągu ich kocham. And I didn't want to talk about these things, so I kept everything on the inside. So nie chciałem o tych rzeczach rozmawiać, dlatego trzymałem to wszystko w środku. And I know so many people who have things, fear, depression and different things they just keep on the inside without talking about them. Jest wiele osób, które trzymają te trudne rzeczy w sobie, które kryją w sobie wiele obaw i nie chcą z nikim się o tym dzielić. I tried to deal with my problems with alcohol. Próbowałem rozwiązać swoje problemy przy pomocy alkoholu. I started to drink when I was 12 years old.
zacząłem pić, jak miałem 12 lat. And continued till I was 34. I kontynuowałem do momentu, kiedy skończyłem 34 lata. And it didn't do any good to me. I to niczego dobrego, niczego dobrego z tego nie wynikało. Nic dobrego z tego nie wynikało. It's only by the grace of God I'm here today. I dlatego, że i tylko dzięki łasce Boga jestem tutaj. Because without God I would be dead. Ponieważ bez Boga nie żyłbym. And I'm gonna sing a song, you probably heard it before. Ja teraz zaśpiewam piosenkę, którą pewnie już słyszeliście. But I'm gonna do my version. Ale mam zamiar zrobić to w mojej wersji. Amazing grace, how sweet the sound. Save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Dziękuję. I was blind, but now I see. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Before I became a Christian, I was really blind. Zanim stałem się chrześcijaninem, byłem zupełnie ślepy. I mean, my dream became reality. I wanted to be a rock star when I was a kid. Mój sen stał się realnością, czyli zostałem rockmanem, czyli ten sen stał się realnością, kiedy miałem 4 lata, zostałem rockmanem po tym czasie, kiedy marzyłem. But I was never really a rock star, I was just a musician. Ale tak naprawdę to nigdy nie byłem gwiazdą rocka, byłem tylko muzykiem. But I had the honor to play in bands with famous people and non-famous people. Ale miałem ten przywilej grania z wieloma ludźmi, z tymi sławnymi, z tymi mniej sławnymi. It all started in 1995 when I went to London. Wszystko zaczęło się w 1995 roku, kiedy przyjechałem do Londynu. I met a guitar player there, his name is Mickey Moody. I spotkałem Mickiego Moody, to był gitarzysta. And he was the original guitar player for a band called Whitesnake. I on grał dla grupy muzycznej, która się nazywa Whitesnake. So we became friends, we started to play and we started to work together.
So, staliśmy się przyjaciółmi, zaczęliśmy razem pracować i razem grać. And that's how I got into the London rock and roll scene. I tak to się stało, właśnie poprzez znajomość z nim trafiłem na scenę rock and rolla w Londynie. And I had a favorite band in London, there, Status Quo. Również grałem ze Status Quo, też jest to brytyjska znana grupa muzyczna. And I had the honor to do a couple of tours with the drummer John Coughlin. I właśnie z tą grupą również miałem przyjemność i przywilej mieć kilka tras koncertowych. And work with the bass player Alan Lancaster. I pracować z kolejnym zespołem. I also had the honor to get to know in my world the best guitar player in the world, Rick Parfitt. I również miałem możliwość poznania tego właśnie muzyka bardzo słynnego gitarzysty na świecie. He died on Christmas Eve 2016. On zmarł w 2016 roku w zasadzie w Wigilię Bożego Narodzenia. And I listened to his album, his solo album that was released after his death. I ja słuchałem jego solowego albumu, który został wydany po jego śmierci. And I realized he was also alone. I zdałem sobie sprawę z tego, że on również był samotny. He was also lonely. Był również sam. But in his songs I could still get some hope. Ale słuchając jego utworów, ja w dalszym ciągu mogłem mieć jakąś nadzieję. Because he mentioned the Lord. Ponieważ on wspominał Pana. And I'm gonna do a song that I wrote called Destiny. I ja teraz zaśpiewam utwór, który napisałem i jego tytuł to przeznaczenie. And this is dedicated to Rick Parfitt, and it's also a song about where do we go from here? I mean, tonight we hopefully go home. I ja właśnie mu dedykuję tą piosenkę i wszyscy stawiamy się, dokąd idziemy z tego świata. Oczywiście ja mam nadzieję, że dzisiaj trafimy do domu, prawda? Ale to jest tak głębsza myśl, gdzie, co się z nami stanie po tym, jak skończymy podróż w tym świecie. But where do we go when life is over? Gdzie my idziemy, gdy życie się kończy. And this song is about that. I ten utwór jest o tym. We all are counting on another day. Don't.
Dziękuję, dziękuję. Usually play these songs on an electric guitar. It's hard to play on acoustic. Zazwyczaj gram tą piosenkę na elektrycznej gitarze. Jest dosyć trudno grać. But I guess it has to be a little bit hard because we're in Poland. Ale to nie jest takie trudne, bo jesteśmy w Polsce. I like it here. Podoba mi się tutaj. We have not been here for a long time, but I have met so many wonderful people already. Dawno tutaj nie byłem, ale już zdążyłem poznać wielu cudownych ludzi w Polsce. And I'm always happy to meet new friends. I ja jestem zawsze lubię poznawać nowych przyjaciół. For 10 years I've been traveling around the world with my story. Przez od 10 lat podróżuję po świecie z moją historią. And that's a story that I'm going to tell you tonight. I tą historię zamierzam powiedzieć dzisiaj. It's a true life story about how I destroyed my life. Jest to historia prawdziwa o tym, jak zniszczyłem swoje życie. As I told you, I started to drink alcohol when I was 12. Tak jak wam powiedziałem, zacząłem pić alkohol, jak miałem 12 lat. And at the age of 16, I was already an alcoholic. I w wieku 16 lat już byłem alkoholikiem. When I was 18, I met a girl. Kiedy miałem 18 lat, poznałem dziewczynę. And in Finland, where I come from, when we meet girls, we take them home. I w Finlandii, jak spotykamy dziewczyny, to zabieramy do domu. And that girl, she's still there. I ta kobieta jest wciąż tam. She's been there for almost 30 years. Jest tam od 30 lat. She's my wife since 27 years. Ona jest moją żoną od 27 lat. And we have four wonderful children together. I mamy czwórkę wspaniałych dzieci. When in 1994, when I became father for the first time. W 1994 roku, kiedy zostałem tatą po raz pierwszy. I thought my life was gonna, I was gonna change my life and become a good dad. Pomyślałem sobie, że moje życie się zmieni i będę dobrym ojcem. But I managed to do that for maybe 3-4 days. Ale udało mi się to utrzymać przez może 3-4 dni. Then I started to drink again. I zacząłem znowu pić. The reason that I drank was because I had fear inside of me. Powodem, dla którego piłem, była obawa w środku mnie. I have had panic attacks. Miałem ataki paniki. Ataki paniki? Yeah. That sounded cute. And see, I didn't know where I was coming from. Nie wiedziałem, skąd przybywam. And I didn't know where I was going to. I również nie wiedziałem, gdzie zmierzam. And because I was drinking, my body didn't do good. I ponieważ ja piłem, moje ciało nie zachowało się normalnie. And the fear inside of me created a tiki paniki. I właśnie popicie alkoholu powodowało u mnie panic attacks. So every time I... Every time I felt weird. Zawsze kiedy czułem się dziwnie. And that would be most of the time. I to było większość tego czasu. I thought I was gonna die. Ja myślałem, że umrę. And I started to hyperventilate. I działy się ze mną z moim ciałem różne rzeczy. Miałem szybki oddech. And sometimes I would pass out because I had so bad panic. I czasami mdlałem, bo miałem właśnie te ataki. I thought I had heart attacks, I thought I had strokes. Myślałem, że mam atak serca, że mam udar, wylew. I went in and out of the hospital. Trafiłem do szpitala. They never found anything wrong with me. I nie znalazłem niczego złego ze mną. So I always became a hypochondriac. Byłem zawsze hipochondrykiem. And when you have fear inside of you, it controls your mind. I kiedy masz obawę w środku w sobie, to wtedy ta obawa zaczyna również władać twoim umysłem. So I was reading the doctor's book. Ja czytałem raport doktora. And I had everything.
I ja tam widziałem wszystko. I mean, I had everything. Ja byłem chory na wszystko, co jest możliwe. My wife threw away that book. Moja żona wyrzuciła ten raport. Because she thought I was getting crazy. Ponieważ ona myślała, że ja zaczynam wariować. But today, if you're real, you can go on Google and search. Dzisiaj ty możesz wygooglować i możesz znaleźć all the symptoms you have. Wszystkie objawy, które masz. And internet will tell you what you have. I internet opowie o tobie wszystko. And in 2006 I was thrown up blood and I had heavy pain in my stomach. W 2006 roku zacząłem wymiotować krwią i miałem bardzo mocny ból żołądka. And I read online. I przeczytałem w internecie. What I had, so I went to the hospital. Co ja miałem, prawda? I czyli przeczytałem w internecie, co mi dolegało, i poszedłem do szpitala. And there they said, "Hello, Mr. Beck, what's your problem today?" I oni powiedzieli, "Dzień dobry panu, jaki jest dzisiaj pana problem?" And I said, "It's my fallopian tubes." Jakaś choroba, ale nie mam pojęcia, co to jest zupełnie. You know, vagin, like something only women have. To była choroba, którą prawdopodobnie mają tylko kobiety. Like stocks and eggs and things. Także typowo biady kobiet, czyli nie mógł tego mieć praktycznie. But the doctors could tell me that I shouldn't be worried because I'm a man and I don't have those things. I doktor powiedział, ale ty się nie musisz przejmować, bo ty jesteś mężczyzną i takich rzeczy nie masz. But this is how fear can control your mind and you can become crazy. Ale właśnie tak się dzieje, kiedy wszelkie obawy, które masz, kontrolują twój umysł, tak się dzieje. And I also started to use drugs. Również zacząłem używać narkotyków. Started with smoking a little bit of hash and cannabis. Zacząłem również palić haszysz i konopie indyjskie. Thought it was okay as long as they were like soft drugs. Uważałem, że to było ok, bo to były miękkie narkotyki. But one thing leads to another. Ale jedno prowadzi do drugiego. And soon I was doing cocaine and speed and I took all kinds of pills. A potem zaczęła się kokaina, różnego rodzaju pigułki i dużo, dużo poważniejsze rzeczy. And I mixed everything with vodka. I ja oczywiście mieszałem to wszystko z wódką. The last years that I was drinking, the last 5 years probably, I was drinking 3 big bottles of vodka every day. Ostatnie 5 lat mojego picia były to 3 duże butelki wódki dziennie. I slept with a bottle of vodka. Ja zasypiałem z butelką wódki. Because I slept for 15 to 20 minutes. Spałem 15-20 minut. Then I woke up shaking. Potem budziłem się i cały drżałem. I had to take the bottle. Ja musiałem wziąć butelkę. Drink like this. Właśnie tak pić. Excuse me. Dokładnie w taki sposób piłem. I think it's okay to do that in Poland. Ja myślę, że to w porządku, tak. In France is bad language. We Francji jest to niemile widziane. But my body was so used to alcohol. Moje ciało było przyzwyczajone do alkoholu. That I couldn't live without alcohol. Także w zasadzie był uzależniony od alkoholu, że nie mogłem bez niego żyć. And I had a friend, he was really, really, really crazy. I miałem przyjaciela, który był naprawdę szalony. He was also a musician. On również był muzykiem. But he didn't smoke, he didn't drink, he didn't use drugs. Ale on nie używał, nie palił, nie pił, nie używał narkotyków. And I thought like this guy, he has some serious problems. Ja myślałem, że on ma naprawdę poważny problem. And one day I found out that he had some problems. I jednego dnia zobaczyłem, że faktycznie on ma problem. He was one of them crazy Christians. On był jednym z najbardziej zwariowanych chrześcijan. And I hated Christians. Ja nienawidziłem chrześcijan. Because I thought church was boring. Ponieważ myślałem, że uważałem, że kościół jest nudny. And if you look like me and you meet some religious people, they're gonna say, "Do you gonna burn in hell?" I uważałem, że jeżeli gość taki jak ja spotka się z ludźmi z kościoła, to oni po prostu będą zachowali się tak,
jakby chcieli go wysłać do piekła. So their Christianity didn't attract me. So, dlatego też chrześcijaństwo wcale mnie nie pociągało, nie było dla mnie atrakcyjne. One day my friend asked me if he could pray for me. Jednego dnia mój przyjaciel zapytał mnie, czy może się za mnie pomodlić. And I told him if you pray for me, I'll kill you. Ja odpowiedziałem mu, jeżeli ty zaczniesz się za mnie modlić, to cię zabiję. But today I know he still prayed for me behind my back. Ale dzisiaj wiem, że on zawsze modlił się za moimi plecami. And if you're here tonight and you're not a born again believer, ja jestem nowo narodzonym wierzącym. And you have someone praying for you. I jeżeli masz kogoś, kto za ciebie modli się, you're in trouble. Jesteś w kłopotach. Because Jesus will get a hold of you. Ponieważ Jezus do ciebie przyjdzie i cię złapie. And that's the best thing that can happen in your life. I to jest najwspanialsza rzecz, która się może tobie przydarzyć. He became a friend who listened to me. On stał się przyjacielem, który zaczął słuchać mnie. I could open up and start to talk about my problems on the inside. Mogłem się otworzyć przed nim i mogłem rozmawiać z nim o wszystkich moich wewnętrznych problemach. And in 2001 I wrote a song. I w 2001 roku ja napisałem utwór. I don't know why I wrote it, but every time I sang it, I felt peace. Zawsze kiedy go śpiewałem, czułem pokój. Spokój, pokój. Spokój. And I didn't understand where this peace came from. I ja nie rozumiałem, skąd ten spokój, czy też pokój przychodzi. But this song was a desperate scream of help from my heart. Ale ta piosenka była desperackim krzykiem o pomoc. And the song is called Shining Light. I tytuł piosenki to jest świecące jasne światło.
I can get my worries up your way. Dziękuję. It was strange to sing a song about praying, even if I didn't believe in God. To było dziwne śpiewanie piosenki. Nie wierzę w Boga. I know that the Bible says that when we draw closer to God, He promises to draw closer to us. I Biblia mówi, że jeżeli zbliżamy się do Boga, to Bóg zaczyna zbliżać się do nas. He promises. I On obiecuje to. And this was an attempt from my side to draw closer to Him. I to była próba zbliżenia się do Niego z mojej strony. And I was hoping that something was gonna happen. I miałem nadzieję, że coś się wydarzy. But in 2004 I went to a detox clinic. I w 2004 roku ja trafiłem do kliniki detoksycyjnej. Because I didn't want to live like that anymore. It was horrible to live with fear and drinking 3 big bottles of vodka every day and throwing up blood. Ponieważ nie chciałem więcej tak żyć, bo to było bardzo niedobre życie, pijąc 3 butelki wódki dziennie i wymiotowanie krwią. So I didn't like it there, so I left because they didn't have anything to drink. I left the clinic because they didn't have any alcohol there. Ja opuściłem klinikę, ponieważ nie mieli tam żadnego alkoholu do picia. And I took a cab, taxi, and I was on my way home. Ja wziąłem taxi i byłem w drodze do domu. But I never made it home. Ale do domu nie dojechałem. I woke up at the hospital. Ja obudziłem się w szpitalu. Connected to cables and hoses, and I had blood everywhere. Byłem podłączony do aparatury i wszędzie była krew. I didn't know what had happened. Ja nie miałem pojęcia, co się stało. But because I hadn't been drinking. Ale ponieważ nie piłem. I had a seizure in the cab. Ja miałem atak w taksówce. A cramp. Czy miałem skurcz. That if you stop drinking and your body is used to it, your body will start to seizure. Jeżeli jesteś osobą pijącą i nagle przestaniesz pić, to twoje ciało się buntuje i zaczynają być drgawki. And the blood came from that I had bit my tongue to pieces. I krew znalazła się, krew wynikła z tego, że pogryzłem swój język. And that was an alarm clock for me that I need to change my life, and the doctors told me if I continued like this I'm going to die very young. I to był dla mnie taki alarm, że ja muszę zmienić coś w swoim życiu, i doktor powiedział mi, że jeżeli ja nie skończę z piciem, to po prostu nie będę więcej żył. So I managed to stay sober for a while. A więc udało mi się być trzeźwym przez jakiś czas. But I always started with that one beer. Ale zawsze zaczynam z tym jednym piwem. And went deep down again. I pogrążałem się dalej. In 2006 I had been on a long tour. W 2006 byłem na długiej trasie. We came to Finland, to Helsinki. Pojechaliśmy do Finlandii, do Helsinek. And I hadn't been eating or sleeping for a couple of weeks. I ja nie jadłem ani nie spałem przez parę tygodni. I locked myself in a hotel room. Ja zamknąłem się w hotelu. I didn't wanna see any other people. Zamknąłem się w pokoju hotelowym i nie chciałem widzieć nikogo. I couldn't leave the room. Nie chciałem w ogóle opuszczać pokoju. But I didn't wanna be alone. Ale również nie chciałem być sam. I had two friends left in my life that picked up the phone when I called them. Miałem dwóch przyjaciół, którzy zawsze podnosili słuchawkę, kiedy do nich dzwoniłem. One of them was my wife. Jednym z nich była moja żona. And the other one was a crazy Christian. A drugim był ten zwariowany chrześcijanin. And he said, "Today is the day of salvation." I on powiedział, że dzisiaj jest dzień zbawienia. You need to give your life to Jesus. Musisz oddać swoje życie Jezusowi. Ask Jesus for forgiveness.
poproś Jezusa o przebaczenie. Realize you're a sinner. Zrozum, że jesteś grzesznikiem. And ask him into your life. I zaprosz go do swojego życia. And something happened in my heart, and I remembered everything from Sunday school and when I was a kid. I coś się stało w moim sercu. Ja przypomniałem sobie to, co słyszałem podczas na szkółce niedzielnej. So I knew that I needed Jesus. I ja zrozumiałem, że ja potrzebuję Jezusa. But nobody had never told me how to get Jesus into my life. Ale problemem było to, że nikt nigdy nie powiedział mi, jak zaprosić Jezusa do siebie. And he told me, and we prayed together. I mój przyjaciel powiedział, że my będziemy razem modlić się. And I thought something was gonna happen right away. I wydawało mi się, że coś stanie się od razu, nagle. When we say amen. Kiedy my powiemy amen. But nothing happened. Ale nic się nie stało. So I was disappointed at God. Więc byłem naprawdę rozczarowany Bogiem. I sat there in the dark room on my own. Ja siedziałem tam w ciemnym pokoju sam ze sobą. And I put my hands together. I ja złożyłem ręce. And I said, Jesus, if you're real, help me. I powiedziałem, Boże, Jezu, jeżeli jesteś prawdziwy, pomóż. I don't want to live like this anymore. Ja nie chcę żyć tak jak do tej pory. I need to sleep. Ja potrzebuję spać. And I told him a lot of things. I powiedziałem mu wiele rzeczy. Next thing I know is that I woke up next morning. I had slept for 8 hours. Następną rzeczą, którą pamiętam, to jest to, że obudziłem się po tym, jak przespałem 8 godzin. I know that was because of Jesus. I wiem, że to było dzięki Jezusowi. Because he had became part of me. Ponieważ on stał się częścią mnie. And his peace became part of me. I jego spokój był również częścią mnie. So I could go home to my family. Więc mogłem pójść do domu, do mojej rodziny. And stay sober for a while again. I być trzeźwym znowu przez chwilę. But I didn't want to go to church. Ale nie chciałem iść do kościoła. I didn't want to have fellowship with other Christians. Nie chciałem mieć żadnej komitety z chrześcijanami. I didn't want to grow in Christ. Nie chciałem wzrastać w Jezusie. So I started with the beer again. So znów zacząłem z piwem. And went really, really down again. I znowu popadłem w kłopoty. Many bottles of vodka a day. Znów wiele butelek wódki dziennie. Did a long tour with the band from New York in I think it was October. W październiku miałem dosyć długą trasę koncertową z zespołem. When I came home, kiedy wróciłem do domu, my eyes were yellow. Moje oczy były żółte. And I knew now it's serious. I ja wiedziałem, że to jest coś poważnego. So I didn't want to go and see a doctor. Ale nie chciałem iść i widzieć doktora. I called my friend. Ja dzwoniłem do mojego przyjaciela. And asked him if he believed that Jesus will take me back and forgive me one more time. I on powiedział mi, że Jezus przyjdzie do mnie i przebaczy mnie jeszcze raz. And he said yes. I on powiedział tak. And come with me to church. I on zaproponował mi, że poszedł z nim do kościoła. I said I don't want to go to church. Ja powiedziałem, że no, ale ja nie chcę iść do kościoła. But January 3rd, 2007. Ale w styczniu, 3 stycznia 2007 roku. He took me to a church. On zabrał mnie do kościoła. I was yellow in my face. Byłem żółty na twarzy. I was scared to go there. Bardzo się bałem tam iść. It was a free evangelical church. To był kościół ewangelicki. And there were only 5-6 people there. I było tam tylko 5 czy 6 osób. They helped me inside the church. Oni pomogli mi w kościele. And welcomed me with open arms. I przyjęli mnie z otwartym sercem. I was sitting in the first row in the church. Siedziałem w pierwszym rzędzie w kościele. When they laid hands on me. Oni położyli ręce na mnie. And they started to pray. I zaczęli modlić się. When they prayed for me, I felt the love of God come through these people into me. I w momencie, kiedy oni modlili się nade mną, ja poczułem Boga, który przechodził z ich rąk na mnie. And something horrible happened. I coś okropnego stało się.
I have to tell these people that if you tell anyone I have been here, I have to tell you all. Ja powiedziałem tym ludziom, że jeżeli oni komukolwiek powiedzą, że tutaj byłem, to ich wszystkich zabiję. Because I started to cry. Ponieważ zacząłem płakać. And I cried and cried and cried. Ja płakałem, płakałem, płakałem. And I looked at these people. I patrzyłem na tych ludzi. They had something that I wanted to have. I oni mieli coś, co ja również pragnąłem mieć. They had a personal relationship with Jesus. Oni mieli relację z Jezusem. I relację osobistą. And that day I decided to follow Jesus. I tego dnia ja zdecydowałem, że będę podążał za Jezusem. And that night a miracle happened. I tej nocy wydarzył się cud. Since that night I haven't had any alcohol or drugs. Od tamtej nocy nie dotknąłem żadnego alkoholu i żadnych narkotyków. Because the once it's free, is free indeed. Ponieważ jeżeli zostaniesz uwolniony, jesteś uwolniony rzeczywiście na zawsze. Let's sing a few verses of this song. Church where I could be myself. Thank you. Znalazłem kościół, który mogłem być sobą. And I started to do things I never done before. I started to read the Bible and I started to pray. Ja zacząłem robić rzeczy, których wcześniej nie robiłem. Zacząłem czytać Biblię i zacząłem modlić się. Started to go to church. Zacząłem chodzić do kościoła. But I was still very sick. Ale wciąż byłem bardzo chory. And I wonder, do we have a nurse or a doctor here tonight? I zastanawiam się, czy macie tutaj może pielęgniarkę? No? Looks like not. I will find something if we need, but I don't think we will need them. No nurses in Poland. Nie ma pielęgniarek. Wygląda to, że nie ma pielęgniarek w Polsce. Well, you just have to believe me then. Why I ask is because if there's a nurse or a doctor, they will verify that I shouldn't be here.
Jeżeli, dlaczego to pytam? Dlatego, że gdyby była tutaj jakaś pielęgniarka albo jakiś doktor, to mógłby sprawdzić i potwierdzić, że ja tutaj nie powinien być, nie powinien żyć. They examined me when I came to the hospital. Oni, wracam do tej historii, oni, jak byłem w szpitalu, oni zbadali mnie. And my liver was totally destroyed. I moja wątroba była kompletnie zniszczona. My kidneys didn't work. Moje nerki nie pracowały, nie funkcjonowały. My pancreas was inflamed. Moja trzustka była, trzustka miała stan zapalny. I had several bleeding ulcers. Miałem w środku wrzody, które krwawiły. And I had 6-7 liters of fluid in my stomach. I miałem około miałem sporo płynu w moim żołądku, 6-7 litrów. It started to come out through the skin. I ten płyn zaczął wychodzić przez skórę na zewnątrz. The doctors told me to call my wife and my children. Doktor poprosił mnie, żebym zadzwonił do mojej żony i do moich dzieci. Because I was not gonna make it. Zresztą on stwierdził, że nie mam prawa przeżyć. But Christians that I never met before came and prayed for me. Ale chrześcijanie, których ja wcześniej nawet nie poznałem, oni przyszli i modlili się nade mną. And one night when I lay there, jednej nocy, kiedy tam leżałem, I heard a voice. Usłyszałem głos. And the voice asked me, Pontus, when was the last time you told your wife and children you loved them? I głos powiedział do mnie, Pontus, kiedy ostatni raz powiedziałeś swojej żonie i swoim dzieciom, że ty je kochasz? I realized I never told my wife I love her. Ja zrozumiałem, znam sobie sprawę, że ja nigdy nie powiedziałem swojej żonie, że ją kocham. Never been there for my children. I nigdy nie byłem tam dla moich dzieci. I started to cry again. I zacząłem płakać znowu. And I cried out to Jesus Christ. I płakałem, krzyczałem do Jezusa. I said, Jesus, I don't wanna die. I powiedziałem do Jezusa, Jezu, ja nie chcę umrzeć. I want to become a better father and a better husband. Ja chcę stać się lepszym ojcem i lepszym mężem. A nurse comes into the room. I pielęgniarka weszła do pokoju, w którym leżałem. And she said, nobody's gonna die here tonight. I powiedziała, że nikt nie umrze dzisiaj wieczorem. And she said those same words over and over again. I ona mówiła to w kółko. Until I fell asleep. Do momentu, kiedy zasnąłem. I woke up at 2 in the morning. Obudziłem się około 2 w nocy. Everything is different. I wszystko, zobaczyłem, że wszystko jest inne. And I see a shining light. I zobaczyłem migoczące światło. And I see a shadow of a man. I zobaczyłem również cień postaci mężczyzny. And I hear the voice again. I ponownie usłyszałem głos. This time the voice told me to go out and tell all the people about. He said, go out and tell all people about me and about your life. I ten głos tym razem powiedział, że masz wstać i wyjść i powiedzieć wszystkim ludziom o swoim życiu. Tell all the young people about the dangers. Że masz opowiedzieć młodym ludziom o tych niebezpieczeństwach. And help those who have same problems as you have had. I pomóc im z tymi, uporać się z tymi samymi problemami, które ty masz. Miałeś. Then it disappeared. I po tym, jak to powiedział, zniknął. Do you know who came to me that night? Czy wiecie, kto do mnie przyszedł tej nocy? It was Jesus. To był Jezus. Next morning my kidneys worked. Następnego ranka moje nerki znów funkcjonowały. There was a process of healing. Zaczął się proces zdrowienia. But I'm alive today. I jestem dzisiaj wśród żywych. I have a purpose for my life. Mam cel w moim życiu. And even the doctors. Nawet doktorzy don't understand why I'm alive. Nie mogą tego zrozumieć, jak to jest możliwe, że jestem, że żyję. The doctor who treated me in 2007, doktor, który opiekował się mną w 2007, he wrote in a medical journal,
On napisał w dzienniku medycznym about a yellow man with long hair. O żółtym facecie z białymi włosami, o włosach blond, who came in and was dying. Który przyszedł i umierał. And saw an angel. I widziałem anioła. I tried to find a nurse for 2 years. I próbowałem znaleźć tą pielęgniarkę przez 2 lata. But nobody knows her. Ale nikt jej nie zna. So the doctor said this must have been an angel. So doktor powiedział, że to musiał być anioł. He wrote in the medical news. On napisał w wiadomościach medycznych, that this man met Jesus, że ten człowiek spotkał Jezusa, who did a miracle, który zrobił cudo. And that he's now traveling around trying to help others. I teraz po tym cudzie, który się wydarzył, on podróżuje i pomaga innym. Without Jesus I wouldn't be here. Bez Jezusa nie byłbym mnie tutaj. Without Jesus my children wouldn't have a father. Bez Jezusa moje dzieci nie miałyby ojca. One of the greatest things today. Jedną z najdoskonalszych rzeczy dzisiaj is that I get to travel together with my son. Że ja mogę dzisiaj podróżować z moim synem. He didn't have a father before. On nie miał ojca wcześniej. God has also brought restoration in our family. So Bóg również przywrócił porządek w naszej rodzinie. And my son is my best friend. I mój syn jest moim najlepszym przyjacielem. We do crazy things together. My robimy zwariowane rzeczy razem. We're clean and sober. My jesteśmy czyści i trzeźwi. We love Jesus. I kochamy Jezusa. But we're not perfect. Ale my oczywiście nie jesteśmy doskonali. If Jesus could do this in my life. I jeżeli Jezus mógł zrobić to wszystko w moim życiu. If he could take away all that illness, sickness, disease and fear. I jeżeli on mógł zabrać te wszystkie choroby, te wszystkie troski, smutki, obawy z mojego życia. He can do it in your life. On może to samo zrobić w twoim życiu. If he could heal me, jeżeli on mógł uleczyć mnie, he can heal you. On może również uleczyć ciebie. Today I don't have to fear death anymore. Dzisiaj ja nie mam tej obawy, którą miałem wcześniej. I know that the day when it's time for me to leave this place. Wiem, że dzisiaj, kiedy będzie czas, kiedy będę musiał opuścić to miejsce, I go to heaven. Ja pójdę do nieba. Not because I'm a member of a church. Nie dlatego, że jestem członkiem kościoła. Not because I'm here in Zambro playing guitar. Nie dlatego, że jestem w Zambrowie i gram i śpiewam na gitarze. But because I gave my life to Jesus and I believe in him. Ale dlatego, że oddam swoje życie Jezusowi i wierzę w niego. I made my decision. Dlatego, że podjąłem moją decyzję. If you don't have that knowledge in your heart that you have a place in heaven. Jeżeli nie masz tej wiedzy, że masz miejsce w niebie, I want to pray for you tonight. Mam zamiar modlić się o to dzisiaj. I'm gonna sit right here and you can come to me as you are. Ja tutaj będę siedział i jeżeli chcesz, możesz do mnie podejść teraz. Whatever problems you have, jakiekolwiek masz problemy, whatever you came with tonight that's not good, that you don't want to carry on with. Z czymkolwiek dzisiaj przyszedłeś, czy przyszłaś tutaj z jakimkolwiek problemem, którego nie chcesz dalej akceptować, give it to Jesus tonight. Daj te wszystkie problemy Jezusowi dzisiaj. I'm not Jesus. Ja nie jestem Jezusem. I'm Pontus. Ja jestem Pontusem. But someone prayed for me. Ale ktoś modli się za mnie. And that's why I'm here today. I dlatego ja jestem dzisiaj tutaj. I have seen it so many times when I pray for people. I ja wiele razy modliłem się za ludzi. That Jesus comes and do what he does best. I wtedy Jezus przychodzi i robi to, co robi najlepiej. So please don't leave.
without coming and pray. Więc proszę, nie odchodźcie bez modlitwy. Because I would like to tell you one thing. Ponieważ chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. And that is that Jesus loves you. Chcę powiedzieć wam, że Jezus was kocha. And he can use you. I on może ciebie użyć. He has a purpose for your life. Może znaleźć cel w twoim życiu. It took me 34 years to find a purpose. Mi zajęło 40 parę lat, żeby znaleźć cel mojego życia, sens mojego życia. Look at me. I look like a retard. Spójrzcie na mnie. Wyglądam jak emeryt. But Jesus still uses me. Ale Jezus w dalszym ciągu mnie używa. We travel 250 days of the year. My podróżujemy 250 dni w roku. Me and my son. Ja i mój syn. I have a great relationship with my daughters. Mam fantastyczną relację z moimi córkami. And I'm on my way to heaven. I jestem w drodze do nieba. Life is short. Życie trwa krótko, a wieczność jest na zawsze, na wieczność. And it's up to us. I to zależy od nas. Where we bring eternity. Gdzie my przywiedziemy wieczność. So if you want to go to heaven. Jeżeli chcecie iść do nieba, the only way is through Jesus. Zróbcie to przez Jezusa. Thank you very much. Dziękuję bardzo.